Dzień dobry, witamy państwa serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Zombie vs Zwierz. Jeżeli za nami tęsknicie, to nie mieliście prawdopodobnie okazji tęsknić zbyt długo, ponieważ okazało się, że bardzo krótko po zakończeniu sezonu teraz nagrywamy odcinek specjalny, więc witamy was po raz kolejny. Tym razem bez numerka przy odcinku, po prostu jest to, jak dobrze pamiętam, to jest nasz drugi odcinek specjalny, więc dzień dobry. Nie pamiętam, jaki był pierwszy odcinek specjalny, ale to jest nasz odcinek bardzo, bardzo specjalny, związany z premierą filmu, na który jedno z nas czekało. To może być quiz dla naszych słuchaczy, kto czekał bardziej na ten film. A będziemy rozmawiali o filmie Warcraft Początek. Tak. Ja właśnie niedawno robiąc, znaczy dosłownie kwadrans temu, zrobiłem research i postanowiłem sprawdzić, jak długo grałem w World of Warcraft, żeby mniej więcej dać słuchaczom... Hmm, jakby żeby wiedzieli mniej więcej jaka, jaka to jest skala i tak, jeżeli z tego co pamiętam to przejście Wiedźmina Trzeciego ze wszystkimi questami pobocznymi, które znalazłem i wszystkimi zleceniami i tak dalej zajęło mi mniej więcej 120 godzin to jak dzisiaj sprawdziłem w World of Warcraft spędziłem 4300 godzin czyli parę razy więcej Parę dziesiąt to razy jest więcej? To dużo godzin. Czy próbowałeś to podzielić przez 24, żeby. Tak, to wychodzi tak jakby. Dwie trzecie roku jakbym grał, nie śpiąc, nie jedząc, nie pijąc, tylko po prostu cały czas jakby w ten. W... Czy innymi słowy, Warcraft praktycznie zabrał Ci prawie, prawie jeden rok życia. No, powiedziałbym, że, można tak powiedzieć, 4300, jeżeli powiedziałbym, że nie wiem, śpię 8 godzin dziennie, 2 godziny spędzam na jedzeniu, wychodzi, powiedzmy, że 12 godzin dziennie wychodzi, wyjdzie rok, rok, w trakcie którego tylko śpię, jem i gram w World of Warcraft. Mniej więcej coś takiego, ale nie żałuję. <grym> Więc, jak być może się domyślacie, bardzo długo i bardzo intensywnie czekałem na filmową ekranizację Warcrafta, zwłaszcza, że Zwłaszcza że w maju tego roku minęło 10 lat od rozpoczęcia tej produkcji, więc to było takie 10 lat, kiedy gracze z jednej strony czekali na film, ale z drugiej strony już powoli przestawali wierzyć, że ten film w końcu faktycznie nastąpi i nadejdzie, i tak naprawdę chyba dopiero takim momentem, kiedy wszyscy uznali, że tak, tak, to się coś dzieje. Były, było pokazanie pierwszych zdjęć aktorów w strojach z filmu, kiedy już było wiadomo, że okej, okay, to już jest ten etap, kiedy włączyli kamery, uszyli stroje i znaczy, że film powstaje. Czyli jakieś tam trzy lata temu, mniej więcej, coś, coś takiego było. No i, no, i, no i mamy film. To znaczy, ja może jeszcze dla, dla pewnego wygównania, żeby czytelnicy byli w pełni. Czytelnicy, słuchacze, byli w pełni świadomi, jak wygląda między nami ta równowaga. To jest em, ja, y, gdybym miała powiedzieć, że wszystkie godziny, które spędziłam na World of Warcraft, to wyszłoby zero, ponieważ nigdy nie grałam w tą grę. A nawet chyba do zeszłego roku nigdy nie widziałam screenów z tej gry, więc udało mi się w jakiś sposób cudowny przejść obok. widziałam o istnieniu i chyba najbliżej, co widziałam, to o tej grze, to kiedy pojawiły się kolejne datki, pojawiały się w zwiastuny ich w kinach głównie. I także moje oczekiwanie na film było głównie związane z tym, że Ty powiedziałeś mi, że ten film w ogóle będzie, opowiedziałeś mi historię wyczekiwania na jego produkcję i bez tego prawdopodobnie bym ten film zignorowawki, nie? Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że um, zastanowimy dosyć unikalną parę do rozmowy o, o produkcji. A ja bym z tym chciała zacząć w ogóle historię, zanim zaczniemy rozmawiać o samym filmie to od takiej uwagi, że ja się bardzo cieszę, że produkcja tego filmu trwa tak długo, bo nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy go zrobili z gorszymi efektami specjalnymi niż te współcześnie dostępne, bo nawet wydaje mi się, że współcześnie dostępne efekty specjalne to jeszcze nie jest to, co powinno być. Przede wszystkim tutaj. Bo, bo istnieje coś takiego jak klątwa ekranizacji gier wideo, i tutaj między innymi, a z drugiej strony istnieje coś takiego jak klątwa Blizzarda, czyli producenta Warcrafta i producenta wykonawczego filmu Warcraft. To znaczy, z jednej strony jest takie coś, że wszystkie praktycznie dotychczasowe ekranizacje gier wideo e, wyglądały tak, jakby... Jakby twórcy filmu chcieli jak najmniej wziąć z oryginału, że bo, bo to gra, więc zmieńmy, jak, zmieńmy, co się da i udawajmy, że to wcale nie jest gra. Nie wiem, nie wiem skąd bierze się takie podejście, ale ono było bardzo widoczne. I często te produkcje to były. To było coś, co jakby gracze, którzy byli fanami tej gry, nie rozpoznawali tego, co oglądali na ekranie, bo to było coś kompletnie innego. I. Gdyby to jeszcze sprawiało, że powstawały dobre filmy na podstawie gier, to, to jeszcze bym był skłonny jakoś wybaczyć, ale te filmy były bardzo złe. Jak się popatrzy na Max Payne albo na Hitmana, to są filmy, które poza tytułem i bardzo ogólnymi punktami stycznymi nie mają wiele wspólnego z oryginałem, zwłaszcza Hitman, który w ogóle. Max Payne, z tego co pamiętam, ten film był bardzo zły grał tam Mark, Mark Wahlberg, czyli mój ulubiony placeholder aktora, jaki jest ale z tego co pamiętam, to ten film przynajmniej starał się starał się oddawać ten klimat nowojorskiego noir kryminału tak, on był taki, on był, on wrażenie jakby ktoś z gry komputerowej wyciął wyłącznie animacje, które są pomiędzy kolejnymi etapami i postanowił uznać, że to jest cały film. Ja przynajmniej miałam takie wrażenie, jak oglądałam Maxa Payne'a. Tak, ale, ale jakby poza tym klimatem, to niewiele w tym było tego faktycznego Maxa Payne'a i nie było tego, tego takiego brudu i kontrowersji, która się kojarzy z tą grą. A z drugiej strony mieliśmy Hitmana, który już jakby kompletnie był od czapy, i to były dwie granizacje Hitmana. Obie w ogóle napisał scenariusz ten sam koleś, co jest dla mnie kompletnie niesamowitą rzeczą. W sensie pierwsza była wielką wpadką, więc dali temu samemu kolesiowi zadanie napisania scenariusza do kolejnego filmu, który był jeszcze większą wpadką. I żaden z nich, poza tym, że bohater jest łysy, nie ma absolutnie nic wspólnego z Hitmanem. I jakby kompletnie nie ma nic. No i teraz mamy pojawia się World of Warcraft i mamy dość Ciekawą, tak mi się wydaje, sytuacji, to znaczy film wystartował znacznie wcześniej w niektórych krajach niż yy, na przykład w Stanach czy w, w Polsce i w ogóle w większej części Europy. To znaczy u nas i w Stanach premiera była 10 czerwca, a 26 maja była kraj, yy, w wielu krajach yy, premiera. Z jakiegoś powodu. No i efekt był taki, że dwa tygodnie przed tą premierą polską w internecie pojawiło się bardzo dużo recenzji bardzo, bardzo źle opisujących ten film. I średnia na Rotten Tomatoes, średnia pozytywów do negatywów wynosiła wtedy chyba około 25%. Czyli to był bardzo, bardzo, bardzo zły wynik. No i ja wtedy już na tym etapie uznałem, że okej, okay, sp sprawdziły się moje, moje, moje złe przeczucia, że to jest jakby klątwa nie została przełamana, no i to jest kolejna gra, yy, która po prostu, miło, mimo mojej miłości do World of Warcraft, okazało się prawdopodobnie, że ona jednak nie nadawała się do przeniesienia na srebrny ekran. Tak, zresztą to jest w ogóle dosyć ciekawe, bo rzadko zdarza się, to znaczy jakby jest kilka różnych stron, które liczą głosy dotyczące filmu i na Metacriticu ten film ma 32%, i zwykle, jak film o 32% na metaki tylko to się go nie da oglądać. To znaczy, on jest tak zły, że po prostu siedzisz i nie rozumiesz o co chodzi. Ma na Rotten Tomatoes też dosyć niskie oceny. Natomiast na przykład na IMDb, z którego ja korzystam, jako, jako ten mój punkt odniesienia dla filmów, obecnie ma 7,7. co jest bardzo dużo, jak na film Rozywko. To znaczy, to jest dużo. To znaczy, to. to I co ciekawe, kiedy czytałam jakby recenzję, to wydaje mi się, że te pierwsze recenzje były bez gorsze niż te, które zaczęły się później. I teraz pytanie, kto zobaczył ten film jako pierwszy? Bo wydaje mi się, że to nie jest do końca jakby, że nawet ja nie znając gry, byłam dużo bardziej przygotowana na to, co zobaczyłam, niż część osób, która poszła na Warcrafta, idąc na film fantazy oparty o, grze. o grę. Bo na przykład kwestia estetyki tego filmu no, jednak wymaga od widza świadomości, że to nie jest to, że komuś po prostu wybuchło fantzy w rękach, tylko że to jest taka estetyka przyjęta z gry i tego się należało spodziewać. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo. Podejrzewam, że znaczy oboje mamy coś takiego, że mm, ja bardzo nie lubię tego argumentu, że, że jak są złe oceny, to znaczy, że krytycy czegoś nie rozumieją, są głupi, albo to jest film dla fanów, a nie dla tak, krytyków, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się nie podoba ta narracja, ale jednocześnie w tym wypadku te oceny pomiędzy, pomiędzy średnią ocen od użytkowników a średnią ocen. Ym, od krytyków są bardzo, bardzo duże y, różnice w, y, w przypadku Warcrafta. To znaczy na przykład na Metacriticu średnia ocen krytyków 32%, średnia ocen użytkowników 86%. To jest dużo większa różnica nawet w, niż w przypadku Batman v Superman, który był takim filmem, który był dużo lepiej oceniany przez, y, przez fanów niż przez krytyków, ale ta różnica i tak była znacznie, znacznie mniejsza. I ja się po prostu cały czas zastanawiam, Skąd to się wzięło? Dlatego, że ja poszedłem do kina z takim nastawieniem, że ok, prawdopodobnie to nie wyszło, ale przynajmniej zobaczę moje ulubione postaci. I byłem w takim specyficznym, jeszcze bardziej specyficznym niż nasze towarzystwie, bo byliśmy w cztery osoby, z czego ja byłem tą osobą, która spędziła 4,5 tysiąca godzin w World of Warcraft. Z drugiej strony była Asia, która ma, ma jakby spędziła jakby, Asia, pierwszą rzecz, którą powiedziała po wyjściu, to, że nie spodziewała się, że będą się tyle bili w tym filmie. Okej, okay, dobrze, w to tłumaczyło. War w tytule. Była jeszcze Sylwia, która, która troszkę, znaczy mniej więcej wiedziała, co to jest World of Warcraft, ale nigdy nie grała, ale miała zdecydowanie większą wiedzę. Tak powiedziałbym, że to było 25%. I był jeszcze chłopak, który znowu trochę grał. Wie więcej, ale, ale nie, nie bardzo, nie jakoś tak bardzo. Tak troszkę każualowo. jego bym określił na jakieś tam, nie wiem, 70%. Czyli mamy jakby pełny wachlarz różnych ludzi, którzy wiedzą, nic nie wiedzą o grze, trochę wiedzą i tak dalej, i tak dalej. I wszystkim ten film się podobał. I jak wyszedłem z kina, to byłem jeszcze bardziej y, skonfundowany niż jak do, do niego szedłem. To znaczy, z jednej strony. Wiem, że te recenzje skąd się biorą. Z drugiej strony widzę pewne rzeczy w tym filmie, które są jego wadami technicznie, ale z trzeciej strony, on w, 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 oglądając ten film, te wady mi zupełnie nie przeszkadzają. I to jest taka dziwna sytuacja, w której jak patrzę okiem recenzenta powiedzmy na ten film, to widzę, to jest. To jest dziwne, to jest dziwne, to jest dziwne, ale z drugiej strony kompletnie nie potrafię poczuć, że to mi w tym filmie przeszkadza. I zaczynam mieć wrażenie, i zaczyna mi się w głowie układać taka teoria, że ten film jest po prostu na tyle inny niż to, do czego nas kino przyzwyczaiło, że jak się go przyłoży do takich klasycznych sposobów recenzowania i oceniania filmów, to wychodzi nam z nim bardzo dużo problemów, ale jak się go nie przykłada do tych klasycznych sposobów oceniania filmów, tylko Potraktuję jak coś zupełnie osobnego i jakby nie, nie porównuje z niczym innym, to on wypada dużo lepiej. I w zasadzie nie, nie znam osoby, która by powiedziała, że zgadza się z z, tym, z tą średnią na metakrytyku czy, czy Narotenie. Znaczy wszyscy nawet, jak im się ten film średnio podoba, to mówią, że nadal nie wiedzą, jak to możliwe, że ta średnia jest taka niska. To znaczy, ja się zastanawiam, bo właśnie mi się wydaje, że to, co mówisz, ten punkt odniesienia... Stanowi tutaj moim zdaniem dosyć, dosyć ważny element, ponieważ załóżmy, że mamy do czynienia z osobą, bo wiesz, bo my jeszcze do tego wszystkiego, ja nawet jeśli nie gram w gry komputerowe albo w Warcrafta, no jakby żyjemy w świecie, w którym jakby zdajemy sobie sprawę, że gatunek fantazy jest gatunkiem niesłychanie różnorodnym i dopuszczającym w ramach tego jednego gatunku funkcjonowanie. Różnych sposobów narracji oraz różnych stylistyk, z których żadna nie jest dobra ani zła, czy, czy, tylko może zostać w różny sposób wykorzystana. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę współczesne sukcesy produkcji fantazy, no to mamy tutaj dwie szkoły, prawda? Mamy tego władcę Pieścieni, który jest utrzymany w konwencji takiego bardzo dosyć jednak poważnego eposu. Mamy Hobbita, który za wszelką cenę próbował nas przekonać, że jest równie poważny co władca pierścieni. I mamy Grotron, gdzie mamy te takie polityczne rozgrywki i właściwie nic tam nie lśni, ludzie umierają, jest magia, jest brud, jest są gwałty i bebechy. I gdyby to stanowiło, gdyby to stanowiło takim jądrze mojego punktu odniesienia do tego, czym może być fantastyka na ekranie, no to wychodząc z World of Warcraft miałabym, na, miałabym takie Wrażenie, okej, okay, dobra, no to to jest w ogóle jakieś takie bombastyczne, i takie przekolorowane, i przejaskrawione, i takie płaskie, i takie. pozbawione tej właśnie wcześniejszej głębi, czy tego takiego wydźwięku Eposu. Ehm. I tutaj mam wrażenie, że właśnie ten punkt odniesienia, bo jakby i w twoim, i w moim, podejrzewam, że w przypadku też naszych znajomych, którzy nie grają, punkt odniesienia jednak tego zakorczwiczenia w tym, czym jest fantastyka, jak, jak bardzo jest różnorodna i jak właściwie mało tej różnorodności widzimy w świecie filmu, e, jest dużo większy. I to sprawia, że ta ocena jednak funkcjonuje trochę inaczej. To znaczy, my się spodziewamy trochę innej stylistyki, a także jesteśmy w stanie przyjąć dużo większą e, grę, grę konwencją filmu fantastycznego. I też, jakby o powodzeniu filmu, wydaje mi się, w tym przypadku już nie, nie, świad nie, nie świadczy dla nas to, jak bardzo ucieka się od pewnych schematów tego, czym jest opowieść fantastyczna, ale jak się nimi gra. Tylko, żeby. Że wydaje mi się, że świadomość wśród większości osób, z którymi ja rozmawiam, tego, jakie są te konwencje, jest dużo, dużo większa niż w przypadku krytyków filmowych, którzy, jeśli nie są zainteresowani sensu z tej fantastyką, no to mają bardzo mało przykładów i bardzo mało porównań, a jak już porównują, to do rzeczy, które wywodzą się z zupełnie innej tradycji. Okej, okay, ale, ale proponowałbym zrobić taką inną rzecz. To znaczy, zapomnijmy na chwilę, bo mieliśmy niedawno odcinek o fanach i krytykach, nawet i mo może. Nie, nie, to tak jest off-top. Tak, właśnie. Zaczęliśmy od takiego długiego off-topu, więc wyobraźmy sobie, że nie ma, nie ma tych bardzo, bardzo słabych ocen Warcrafta, nie ma te, tych lat odczekiwania. Po prostu, jakby ta bula idziemy do kina na film i. I jakby nie zastanawiajmy się nad tym, jakie jest jego miejsce w ten tylko pogadajmy sobie o filmie po prostu. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto mówi, kurczę Kasia, bo, bo ten Warcraft jest w kinach, a ja widziałem tylko plakat. Co to w ogóle jest? No to powiedziałabym, że to jest film, który jest fantasy, nawiązujący do takiego heroic fantasy. No i ma się fajnie zarysowany konflikt główny, gdzie z jednej strony mamy... Orków, z drugiej strony, mamy ludzi, i nie jest jednoznacznie powiedziane, kto ma tutaj ma tutaj rację. Że są fajnie napisani bohaterowie, którzy stanowią moim zdaniem o największej sile tego filmu. I że jest to film, który odwołuje się do takich klasycznych tropów fantazy oraz takich klasycznych tropów wodzących się z legend, Czyli innymi słowy, jeśli ktoś rzuca magię, no, czy czar, no, to widzimy, prawda, jak ten czar jest rzucany i to nie jest żadna, żadna pradawna filozofia e, i nie próbuje nam się wytłumaczyć, że to wszystko jest nauka czy, czy, czy jakiś wyższy stopień kosmicznego wtajemniczenia. To jest magia. Jeśli ludzie się biją, to miecze są olbrzymie, a zbroje lśniące. Jeśli mamy orków, to oni są wielcy umieśnieni i niektórzy zieloni. I że w, tej, w, tym, w tym świecie, który jest narysowany taką grubą kreską, mamy konflikt, który jest dużo bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest jednoznacznie dobry, a kto jest jednoznacznie zły w tym konflikcie. Swoją drogą tego propos tego, co powiedziałaś, to, to jest kolejny tak naprawdę, naprawdę w ostatnim czasie. Film, który opowiada o konflikcie między. Nie, to jest czysty przypadek prawdopodobnie, ale tak naprawdę w tym sezonie, jakby rozrywkowym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy mieliśmy też czwarty film, który opowiada o konflik konflikcie bohaterów, gdzie obie strony mają swoje racje i musimy się zastanowić, komu bardziej kibicujemy. Nie wiem, czy, czy jakby też go wsadza, że tak, troszkę w tym samym kierunku. Mhm. To zwróciłam uwagę, że, że to się stała jakaś. Um... Normalna, zresztą to jest bardzo śmieszne, bo niektórzy twierdzą, że Warcraft znalazł niespodziewanego partnera w kinach w postaci filmie, filmu e, o Angry Birds, ponieważ też jest to film na podstawie gry i też e, m, niektórzy twierdzą, że można go interpretować w kontekście problemu imigranckiego. E, ale właśnie do, do, do tych dwóch stron i przy których ludzie muszą się opowiadać, wydaje mi się, że e, to jest oczywiście prawdopodobnie przypadek, ale taki przypadek wskazuje na pewną tendencję mówiącą, że Widzowie bardziej przywiązują się do charakterów i do postaci, w sytuacji, w której e, jakby zachodzi między nimi konflikt i można się opowiedzieć po każdej ze stron. To jest takie klasyczne jakby ja nie mówię, to jest konflikt tragiczny ale jakby już. Zauważono, że kiedy nikt nie ma tej jednoznacznej moralnej racji, wtedy dużo bardziej ludzie angażują się w historię, i też e, prowadzi to do bardzo fajnego, fajnej sytuacji, że w, sytu w momencie, w którym film się kończy, nie kończy się jego życie, ponieważ ludzie angażują się dużo bardziej, kiedy już wybiorą tą stronę, której kibicują, prawda? To świetnie widać w przypadku ostatniego. Kapitan Ameryki, gdzie, ten, gdzie te dyskusje dotyczące tego, po której stronie jesteś, troszeczkę wyszły poza film i, i zapewniły mu dużo wyraźniejszą obecność w, w e, jakby, takiej kulturze fanowskiej niż, powiedzmy, czas Ultrona, gdzie mieliśmy jednoznacznie, jednego jednoznacznego złego. E, no ale tutaj, jakby, prawda, ten konflikt co to, to bardzo zaznaczyć no i to, to, to doskonale wiesz, nie wiem jak słuchacze, że ten konflikt, o którym e, z, widzi, który widzimy w filmie Warcraft no, jest jakby zakreślony dużo, dużo wcześniej niż, niż te konflikty, które widzimy teraz w kinie, w innych filmach. Tak, bo, bo ja właśnie staram się tutaj wypośrodkować tak mniej więcej, żeby poświęcić wystarczającą ilość czasu na tłumaczenie z naszym słuchaczom, którzy być może kompletnie nie wiedzą o co chodzi, o co chodzi. I zawsze taką korową, korową rzeczą, że tak powiem, w, w świecie Warcrafta było to, że. Obie strony konfliktu mają jakieś swoje racje, i jakby bardzo kluczową rzeczą w Warcrafcie, i zwłaszcza w World of Warcraft, jest to, że ludzie bardzo mocno opowiadają się o po którejś z, z tych stron. No i w dziesięcioletniej historii samego World of Warcraft, jakby ludzie od dziesięciu lat prowadzą, ponad 10 lat prowadzą dyskusję o tym, która strona jest fajniejsza, i nawet sobie podobno tatuują w symbole jednej z tych stron na rękach, na przykład, są tacy ludzie. Hmm. Ale też nie mówimy o ludziach, którzy nie mają prywatnego życia i w ogóle, wiesz, w takich nagle jakichś. Tak. I, I to zostało wydaje mi się, bardzo fajnie przedstawione w filmie, zwłaszcza tutaj a propos tej upartości Blizzarda i tego bardzo długiego czasu, kiedy film był w przygotowaniu, to znaczy pierwszym reżyserem filmu miał być w ogóle sam Raimi. I chyba dobrze, że to nie wyszło. I problem, jakby polegał na tym, że Blizzard w nieskończoność zmuszał go do przerabiania scenariusza, do, do przeróbek w scenariuszu, dlatego że jego wizja zakładała taki klasyczny, klasyczny świat, w którym są źli orkowie i dobrzy ludzie, i jakby oglądamy całość z perspektywy ludzi. Na co Blizzard nie bardzo chciał się godzić, a ponieważ są producentem wykonawczym tego filmu, no to mieli ostateczne zdanie. I dopiero Duncan Jones, czyli. Obecny reżyser, jakby jego wizja była spójna z wizją firmy, czyli, czyli to, że, że konflikt powinno się pokazać z obu stron i orkowie są tak samo ludzcy, jak ludzie, albo nawet bardziej. I teraz powiedz mi, bo ja mam taką teorię, że, że w zasadzie orkowie w tym filmie są najlepiej przedstawiani naj, najciekawszymi postaciami, i najfajniejszymi? Nie masz takiego wrażenia? Trudno mi powiedzieć. To znaczy, dla mnie przede wszystkim super było to, że zaczynamy narrację z, z punktu widzenia orków. To znaczy, w sytuacji w, w sytuacji, w której zaczynamy od scen, w których poznajemy postać, która ewidentnie jest rysowana jako jeden z głównych bohaterów, i razem z nimi, z jego rodziną, przechodzimy do tego nowego świata, to od razu przyjmujemy zupełnie inną perspektywę. To nie jest ktoś, kto się pojawił w naszym świecie, tylko to my razem z nim szukamy nowego życia. Ludzie się bardzo przywiązują do, do bohaterów, których poznają jako pierwszych. Ludzie się pojawiają dopiero potem. I moim zdaniem to jest bardzo fajny zabieg i w ogóle świetnie zrobiony, ponieważ jakby od razu trochę intuicyjnie przyjmujemy, że to nie ludzie, którzy się pojawią, będą naszymi głównymi bohaterami, tylko ten herst niewielkiej watachy orków będzie, będzie naszym bohaterem. To jest moim zdaniem y, fenomenalny pomysł. To znaczy, jakby y, nasza perspektywa w sumie do samego filmu trochę taka jest. To znaczy, że on się pojawia, znika, bo narracja przeskakuje z jednej strony na drugą, ale to on jest tym naszym bohaterem. To jest on, jest tym, którego poznaliśmy jako pierwszego i od niego zaczęła się, od niego zaczęliśmy wchodzić w tę historię. Natomiast, natomiast co mi się strasznie podobało, to to, jak w wielu przypadkach można zobaczyć. Uwaga, ta słowo, które ma dużo r, er, para. para Paralele. paralele, paralele, paralele. Podobieństwa między postaciami ze świata orków, a postaciami ze świata ludzi. Że oni, niektórzy z nich, można byłoby ich sparować w taki sposób, żeby zobaczyć, że w sumie te dwie strony bardzo często postępują bardzo podobnie. I mhm. to mi się bardzo podobało. Natomiast, tak, Ja się z tobą, znaczy, zgodzę się z tobą, że jakby czym innym są ludzie, którzy bronią swojego świata przed. Orkami, a czym inni są, jest to, co się dzieje, jakby tutaj w, te, w tej hołdzie orków, gdzie widzimy, że oni nie są jednolici, że ten, ten konflikt jest dużo bardziej skomplikowany i jakby odpowiedzialność, jaką bierze na siebie nasz bohater, jest jakby dużo większa i dużo szlachetniejsza, prawda? Bo on jakby bierze odpowiedzialność za swój klan, ale jednocześnie myśli o. Dużo bardziej w przyszłość. Król, który też bierze odpowiedzialność za swoich ludzi, znajduje się w sytuacji zagrożenia, no i po prostu musi bronić swoich ludzi. A tamten myśli o przyszłości i, i w ogóle o tym, co będzie najlepsze dla, dla orków jako orków. Ja, jakby z perspektywy osoby, która zna tę historię z gier, mam takie wrażenie, że i, i nie potrafię jakby wyjść z tego wrażenia, mimo wszystko nie potrafię wyjść ze swojej głowy i, i spojrzeć na to, jakby zupełnie z boku, no bo. To za bardzo we mnie wrosło, żebym był w stanie ocenić to zupełnie neutralnie. Dlatego mówię to Tobie, bo mm, mam takie wrażenie, że ten film bardzo, 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 bardzo wielu rzeczy nie wyjaśnia. I zastanawiam się, czy nie jest to tak, że, mm, że filmowy Warcraft bierze historię, która jest dość skomplikowana, ale w wielu momentach uznaje, że. że że pewne, pewne postaci czy pewne fragmenty historii są na tyle skomplikowane, że po prostu w zasadzie kompletnie je odrzuca i zdarzają się rzeczy, w której, w, które w tej historii biorą się po prostu jakby kompletnie znikąd. Chociażby... Nie, nie chcę może wchodzić w spoilery, skoro, skoro, robimy, skoro tłumaczymy ludziom, czym jest Warcraft, to nie będę wchodził w spoilery, bo może zachcą obejrzeć ten film. Ale są takie momenty, w których... Nagle jakaś postać coś robi, podejmuje jakąś decyzję, dowiadujemy się czegoś od niej, ale nie wiemy skąd to wszystko się wzięło. I zastanawiam się, czy nie będzie tak, że jak przyjdzie człowiek z czystą głową do. W sensie nie, że umył głowę, tylko że przyjdzie, jakby nie znając zupełnie historii, to uzna, że to wszystko jest takie bardzo, bardzo, bardzo powierzchowne, że te postaci nie mają większych motywacji, i w zasadzie wygląda, jakby ich życie zaczęło się w momencie, w którym usiedliśmy przed ekranem i nic wcześniej się z nimi nie działo, bo w sumie niewiele się dowiadujemy o ich przeszłości i o tym, skąd wzięły się w tym miejscu, w którym są. A to właśnie miałam zupełnie zupełnie inne wrażenie. Znaczy, zacznijmy od tego i to może jest deklaracja dla słuchaczy, że uwielbiam kiedy nie opowiadać historii ze wszystkimi backstory wszystkich od razu. Ja uwielbiam by wrzucono na świat, uwielbiam go poznawać po kolei, ponieważ tak poznać historię ludzi w ogóle w życiu, że nikt nam nie opowiada całej historii swojego życia od razu. Poznajemy ją bardzo często w fragmentach pewnych rzeczy dowiadujemy się wcześniej pewnych później. Ale to jest w ogóle super, bo na przykład tak to działa w grach RPG. W zasadzie każda każda osoba w grach RPG ma przygotowane takie w trzech zdaniach historię swojego życia. Która mówi każdej nowej poznanej osobie. To jest no więc ja uważam, że życie jest fajniejsze od GRPG w tym, w tym aspekcie, żeby nikogo nie obrazić. Natomiast ja mam takie, miałam takie poczucie cały czas oglądając ten film i wiem, że to jest wielki spór, że ja jestem w środku jakiejś historii. Bardzo nie mam poczucia, że bohaterowie mają jakieś backstory. Świetnie to widać na przykładzie Lotara, jego powiązań z królem. Wiemy, że jest bratem. Królowej, żony króla, wiemy, że się przyjaźni z królem, wiemy, że coś było dawniej. E, nie wiem, sześć lat temu ostatnim razem wizytowali strażnika, co, bo wtedy nie wiemy, ale wiemy, że była tam jakaś historia, wiemy, że ma syna, ma matki, dowiadujemy się dosyć późno, dlaczego tej matki nie ma. Ja miałam wręcz przeciwnie, miałam takie poczucie, że bardzo dużo rzeczy się już zdarzyło. Ja wchodzę w świat, w tym ci bohaterowie są, i oni nie będą mi od początku tłumaczyć całego swojego życia, bo to nie ma. Na recensu. Natomiast ja po kolei poznam tych bohaterów, poznam ich motywacje i yy, ja to bardzo lubię, bo mniej więcej tak działa, tak działa też opowiadanie historii, trochę. To znaczy, bardzo sztuczne jest zarzucanie bohater, człowieka czy, czy słuchacza całością historii. Dla mnie to jest trochę zachowując absolutnie, totalnie wszystkie yy, proporcje. Tak? Yy, ja opowiada ci o ostatnich dniach wojny trojańskiej, tak? Pojawiają się bohaterowie. Coś się stało wcześniej. Dlaczego oni tam są? O co chodzi? W czasie poznawania całej historii dowiadujesz się dokładnie, o co chodzi, co się stało, ale sama historia koncentruje się na bardzo krótkim odcinku czasu. Ja miałam wrażenie, że ponownie, zachowując wszystkie proporcje, trochę jest tak samo. Poznajemy bohaterów w pewnym momencie, w momencie, kiedy dochodzi do tego zderzenia się tych dwóch światów, ale to nie znaczy, że my poznaliśmy jeszcze cały świat. I po mam takie poczucie, które mi na przykład się strasznie podobało, że ja mam jeszcze mnóstwo czasu i mnóstwo możliwości poznawania tego świata. To, że nie wszyscy mówią od razu, jakie są ich motywacje, dla mnie jest fajne, bo to znaczy, że w przyszłości czeka mnie śledztwo w sprawie ich motywacji, które będzie powiązane z dalszą eksploracją świata. Na razie poznałam bohaterów, polubiłam ich, wiem, że poznałam ich w jakimś momencie ich życia, wiem, że ich historia jeszcze się nie skończyła, co moim zdaniem od samego jakby początku czuć w tej, w tej opowieści i Dalej się dowiem o co chodzi, pewne rzeczy się wyjaśnią, pewne staną się jasne, jest na co czekać. Bo, jakby dla mnie to jest, mm, dla mnie to jest tylko fragment. I mi się właśnie ten fragment bardzo podoba, bo, bo nie mam takiego poczucia, że osoba, która tworzyła scenariusz do tego filmu, traktuje mnie jak kompletną idiotkę, która jest wszystko kawa na łowę. Ja wchodzę i oglądam tych bohaterów, czegoś się mogę domyślać, mogę snuć jakąś własną teorię, coś im się jeszcze na pewno przydarzy, bo tak ten film jest skonstruowany. Więc ja się, ja się na przykład, dla, dla mnie to jest jeden z największych atutów filmu, bo ja bardzo jednak, ja już mam troszeczkę dosyć tych wszystkich produkcji, tych wszystkich filmów, które mi tłumaczą absolutnie wszystko, zwłaszcza, że przynajmniej z mojej perspektywy, osoby, która nie zna gry. To, co ja w tym momencie dopowiem sobie w głowie, jest także wartością dodaną. Natomiast bardzo często jest tak, że jeśli film czy jakakolwiek produkcja podaje ci na tacy wszystkie motywacje bohaterów, to one są dużo mniej ciekawsze niż to, co ja sobie mogę sama dopowiedzieć, zastanawiając się nad dalszymi losami bohaterów, których się spodziewam. Warcraft jest w ogóle takim światem, w którym jest tyle historii wewnątrz tego świata mniejszych, większych, mniej lub bardziej subtelnych, bardziej takich epickich wiem, że to nie powinno się tego słowa tak używać, albo dużo mniejszych, że... że mam wrażenie, że to jest tak, że jeżeli ten film sprzeda się na tyle, że... Że, że producenci uznają, że dobra, robimy, mamy budżet, robimy kolejny, gdzieś tam idziemy dalej w ten świat, to tak naprawdę w tym momencie oni mogą brać i sięgać w różne miejsca i brać różne rzeczy. Jest tego, jest tego masa. Duncan Jones powiedział, że, gdyby, że że jeżeli miałby wskazać jedną historię ze świata Warcrafta, która, którą najbardziej chciałby pokazać na ekranie, to byłaby to historia Artasa, czyli historia z trzeciej, części, z trzeciej części Warcrafta, kiedy już Tral. Jest dorosły i, i dzieją się rzeczy. Ale, ale to jest jedna jedna historyjka, inna, jest inna na przykład rzecz w, w świecie Warcrafta jest coś takiego, że następca króla, czyli ten taki mały dzieciaczek, który tam gdzieś tam biega po zamku. Jakby jego historia polega na tym, że on w pewnym momencie jest jakby zostaje oddany do niewoli i jest gladiatorem. To jest w zasadzie gladiator w wersji. W wersji wewnątrz Warcraft'a. To jest coś, co prawdopodobnie nie nadawałoby się na jakiś taki duży film batalistyczny, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest taka mniejsza historia, która na przykład fajnie by wyglądała w serialu, powiedzmy. I tych historii jest tak bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przera, dla mnie problem polega na tym, że to, o czym Ty mówisz, i to, co ja odniosłam wrażenie oglądając ten film, to jakbym oglądała jedną z legend. Jedną z legend świata, który nie istnieje. I tak samo, kiedy my sobie opowiadamy nasze legendy. To my przecież bardzo często te legendy, takie historie się ze sobą łączą, ale nie opowiadam ich w całości, opowiadam jakiś fragment. Ale ponieważ jesteśmy dobrze osadzeni w tym świecie, to traktujemy to jako normalne. Natomiast mam wrażenie, że w przypadku Warcrafta, ten podbiór jest taki, że mamy taki bardzo liniowy odbiór takich fabuł. Znaczy, że pewne rzeczy się zdarzają po kolei i wszystko musi być wyjaśnione. Ja do tego podeszłam właśnie jak do legendy, jak trochę może do takiego właśnie dawnego podania hmm, pieśni o. Która jakby sama w sobie nigdy nie będzie całością, ponieważ całość stanowi całość wiedzy o tym świecie. I dla mnie na przykład to jest bardzo fajne, bo to jest troszeczkę inny sposób prowadzenia narracji. To nie jest już ta narracja eposu, który jakby trochę się zamyka sam w sobie, chociaż przecież to też można powiedzieć, że Tolkien obwarował na przykład swojego władcy piśmie mnóstwem historii pobocznych, których, nie wiem, filmy na przykład nigdy nie dotknęły ale jakby lepiej znając, ludzie lepiej znali materiał wyjściowy i bardziej sobie z tego zdawali sprawę. Więc ja mam na przykład takie fajne poczucie, że, że to właśnie się odwołuje do takiego schematu bardzo bardzo właśnie legend ze świata. I to, co powiedziałeś, że ty byś trochę nie widział w serialu, prawda? Ja mam problem z tym, że ja sobie zdaję sprawę, że w serialu nie udałoby się oddać dobrze tej estetyki. Dlatego, że po prostu nikt by tyle w to nie władował. Zwróć uwagę, jak jeśli porównasz tak na widok, to jak oglądasz Grę o Tron, to Grę o Tron, która jest niesłychanie drogim serialem, właściwie nie korzysta z efektów specjalnych. To znaczy, tam jest trochę ujęć z efektami specjalnymi, oczywiście. Ale bardzo dużo dzieje się w dekoracjach, bardzo dużo pieniędzy idzie na odpowiednie stroje dla aktorów. No ale ten smok tam jeden przeleci w tle. Czy jak mamy bitwę, to mamy jedno czy dwa ujęcia na odcinek. Tymczasem, no tutaj, prawda, chociaż, te, chociaż ten jeden film pokazywał, jaka musi być skala. I też, jak, jak dużo tych efektów specjalnych jest potrzebnych, nawet na powiedzenie małego fragmentu całej historii. Więc ja po prostu bałabym się, że nikt nigdy nie będzie miał takich pieniędzy, żeby to zrealizować w formie serialu. Mnie zastanawia to, co powiedziałaś przed chwilą, że jeżeli potraktuje się Warcrafta filmowego jako fragment jakiejś tam historii i taką jedną pojedynczą legendę, z czym ja się jak najbardziej zgadzam, że to tak mniej więcej działa, bo zwróć uwagę, że my jako widzowie standalone powiedzmy widzowi Warcrafta, nawet nie wiemy de facto za bardzo co się stało z tym światem orków, że oni muszą z niego uciekać i skąd wzięła się ta magia i dlaczego Gulden otworzył ten portal i skąd to w ogóle jakby kompletnie jest to zaczyna się w momencie, po prostu tak jest i koniec tylko, że mam... zaczynam się zastanawiać, czy to jest tak, że zobacz dla mnie to jest logiczne, bo ja znam ten świat i to jest tak jak ty mówisz o legendach z naszego świata, ja dokładnie potrafię sobie to osadzić i jakby wiem, jak to się zaczęło, nawet jeżeli nie wiem bardzo dokładnie, to, to nie przeszkadza mi to. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ty jako widz jakby nieznający oryginału dajesz duży, jak ktoś mówi, kredyt zaufania twórcom, że to faktycznie jest tam coś więcej, co nie jest ci pokazane, a przeciętna osoba, która jakby nawet kompletnie na przykład nie 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 nie, zna i nie wie o co chodzi i pójdzie do kina nie wiedząc nie wiem że to jest ekranizacja gry cokolwiek może uznać że to po prostu tam nic nie ma skoro nic nie pokazali więcej to może tam nic nie ma a nie że tam coś jest ale jeszcze tego nie pokazali ale N wiesz, co? Nie wiem, czy wiesz co próbuję ci ale powiedzieć Ale pomyl pokazałem no bo to jest troszeczkę tak że to jest podejście widza które mu się pojawia niezależnie od tego jak się opowiadasz to jest troszeczkę tak jak zwróć uwagę na nową nadzieję tak Nikt nam nie mówi, skąd się dokładnie wzięło imperium, e, kim dokładnie są Belianci. Słyszymy o jakichś botańskich szpiegach. Niszczy się tą gwiazdę śmierci, ale czy to coś skończyło, czy to już jest koniec? E, niszczy się planetę księżniczki, planetę, której nigdy nie widzieliśmy. Jesteśmy w świecie, w tym są jakieś księżniczki. Znowu, zostajemy wrzuceni w historię, która zaczęła się dużo wcześniej. I ja mam takie poczucie, że to zależy wyłącznie od widza, czy zaufa, że. Zostanie mu opowiedziane więcej. Tutaj paradoksalnie ja nie miałam poczucia, że ja nie wiem o co chodzi. No, mamy świat, który, który zamieszkiwały oki zaczyna umierać, tak? Szukają one nowego domu. To jest bardzo prosta rzecz. Bardzo szybko dowiadujemy się, że magia, którą posługuje się i główny szaman, potrzebuje życia i oni potrzebują więcej żyć, żeby napędzać te wrota i przejść wszyscy. To jest bardzo proste i powiedziane w pierwszych pięciu minutach filmu. Potem nasz bohater jakby. I nasi bohaterowie dowiadują się więcej o tego rodzaju magii. Ale nie dowiadują się o niej wszystkiego. Co też jest fajne, dlatego że daje poczucie takiej, przynajmniej dla mnie no, atmosfery tego, że tam są jeszcze jakieś elementy tego świata, które nie są dla nich oczywiste. No i to trochę tak jak Luke Skywalker, prawda? Dowiaduje się o istnieniu mocy w pierwszej części, ale nie zostaje w pierwszej części mistrzem Jedi. I dla mnie ten film właśnie jest. Pod tym względem jest zresztą bardzo podobny do nowej nadziei. Poznajemy bohaterów, lubimy ich. Ten film otwiera mnóstwo furtek, ale nie wszystkie je zamyka. A jednocześnie nie próbuje nam odpowiedzieć, wiesz, od samego początku. Zwróć uwagę, no, że w, w tym, że w Nowej Nadziei nie dowiadujemy się, jak powstało Imperium. Ono jest, ono jest faktem i wiemy, że ono jest złe i trzeba się przeciwko niemu buntować. Ale wszystkie pozostałe elementy są dla nas kompletną tajemnicą. E, a przecież ludzie też widzieli w Gwiezdne Wojny po raz pierwszy w ogóle zaskoczeni tym, że tam jest napisana część szósta. E, więc dla mnie jakby to jest nie, nie zachowujmy się trochę tak, że historia liczy się tylko wtedy, kiedy jest nam powiedziane absolutnie wszystko, absolutnie liniowo, i nic się nie zostawia nie do no, To jest pewien sposób nar prowadzenia narracji, ale nie jedyny. I pod tym względem, jakby mi się wydaje, że no trzeba ufać, ufać widzom, że ten film bardzo sugeruje, że tam jest więcej. Naprawdę dla mnie, dla mnie na każdym kroku sugeruje, że oglądamy tylko fragment. I ja mówię, ja nie widziałam Warcrafta Znaczy, tak, począwszy Nie od widziałam nigdzie w moim życiu. Jakby w ogóle, chyba pierwszy raz wymówiłam te słowa w czasie jakiejś rozmowy z tobą, więc jakby to jest tak, taka nieobecność Warcrafta w moim życiu. Ale no, jednak jestem w stanie na tyle się skupić i zrozumieć, że oglądam fragment czegoś. Inna sprawa jest taka, że jakby nawet jeśli to jest tylko fragment, na przykład mnie pokupiły postacie głównie. Bo dla mnie ten film opiera się na tym, że tam jest grupa postaci, i ja te postacie lubię. I to bardzo szybko one budzą, e, budzą moją sympatię. Z bardzo różnych powodów, bo niektóre są napisane bardzo schematycznie zgodnie z pewnymi schematami, jak na przykład ukochany król, który jest po prostu tak szlachetny, że się bardziej nie da, ale mi się to bardzo podoba. A z drugiej strony powiedzmy, mamy, Garone, Garone, dobrze mówię, e, która jest taką postacią, mm, która jest dla mnie niespodzianką, prawda? Bo ja bym jej przy... e, wydaje mi się, że w bardzo wielu historiach ona wypełniła zupełnie inną funkcję. I też ten film jest, przez to, że jakby ogląd... jest fragmentem większej całości, robi takie rzeczy, jakby normalnie film nie zrobił. No, to jest film, w którym nie wszystko kończy się tak dobrze, jakby się człowiek spodziewał. I to też, mam zdaniem, jest fenomenalne. A propos tego niekończenia się tak, jakby się wszyscy spodziewali, to... Jakby jednym z problemów w adaptowaniu gier wideo mam wrażenie, że jest to, że gry mają bardzo dużo czasu na przedstawienie bardzo dużo różnych rzeczy i, i mają czas na rozkręcenie tego wszystkiego, a w filmie często, no w filmie, film wymaga skrócenia historii, jakby dość istotnej części wojny pomiędzy sojuszem a Hordą do do dwóch godzin runtime'u, tak? I zastanawiam się. Bo ja odczuwam trochę, że, że jest kilka problemów z tym związanych, że to jest jednak dość duży fragment historii, dość mocno skompresowany. Począwszy od takich bardzo czysto problemów technicznych powiedzmy, gdzie mam wrażenie czasem, że o ile ja wiem, gdzie na, na, gdzie na mapie są umiejscowione wszystkie te lokacje, które się tam pojawiają, to mam wrażenie, że momentami nie widać czasu podróży pomiędzy nimi. Bo bohaterowie gdzieś tam wyjeżdżają, mamy sekundę, jadą na koniach i już są na miejscu. Yhm. I z drugiej strony mam takie też inne wrażenie, że ponieważ ta historia jest tak skompresowana, to w pewnym momencie włączył im się tam yy, taki tryb gry o tron, i jakby zaskakująco dużo bohaterów w tym filmie nie kończy dobrze. I tak naprawdę mam wrażenie, że oni kończą swoją historię, ci bohaterowie, zanim tak naprawdę na dobre ich poznamy. Wiesz, co mi chodzi? Mówiąc ogólnie, te postacie, które nie kończą dobrze. Kończą w zgodzie z cechami charakteru i ze z pewnymi sposobem postępowania, które pokazywały w ciągu całego filmu. I moim zdaniem widz dosyć wcześnie, ja nie wiem, no ja może jestem takim widzem, dosyć wcześniej zaczyna się orientować, że ta historia nie może się dla nich dobrze skończyć. I paradoksalnie, mając tego świadomość, bardziej, bardziej angażujmy się w ich, w ich życie, w ich rolę. I też sposób, w jaki te postacie odchodzą, jest moim, przynajmniej jedna z nich, jest moim zdaniem. Nie, obie. Obie odchodzą właściwie z, te, z tego samego powodu. I to jest moim zdaniem zagadnienie bardzo rzadkie dla produkcji yy, hollywoodzkich i bardzo dobre, bardzo emocjonalnie trafiające do widza. I nawet jeśli widz nie, nie miał kilkunastu godzin, żeby się z nimi spotkać, to i tak. Jest to na tyle rzadkie w narracji hollywoodzkiej, że trafia bardzo, w bardzo czuły emocjonalny punkt. A im dłużej człowiek się nad tym zastanawia, nad tym skąd się wzięły takie, a nie inne decyzje postaci, jakie są ich konsekwencje i co chcą przez to e, osiągnąć, jakie są podobieństwa między tymi e, zachowaniami, tym e, większa waga jest te, tych śmierci. Więc to nie jest trochę tak, że mamy. Mm, że mamy tam, wiesz, właśnie takie zgony w grzotron na zasadzie ha, ha ha, ta postać zginie, bo ją lubisz. Albo ta postać zginie, bo ludzie giną. Nie tutaj jakby to jest element budowania postaci, bardziej przemyślanych decyzji, tam się różne rzeczy dzieją na różnych warunkach, więc dla mnie to było zupełnie jakby. Ja nie miałam takiego wrażenia, żeby oni czyszcili pole, tylko właśnie, że, że to jest wpisane w pewną narrację i wpisane w ten konflikt. I też stanowi fenomenalny punkt wyjścia do tego, co będzie dalej. Mam jeszcze jedną taką rzecz, którą, o, którą chciałbym poruszyć, bo chyba już będziemy zmierzać ku końcowi. To znaczy, ten film jest, jest bardzo, bardzo, bardzo rozkręcony, jeżeli chodzi o kategorię fanserwis. I zastanawiam się, czy ten fanserwis czasami nie jest z perspektywy zwykłego widza, czy nie jest tak, że czasem fan serwis sprawia, że film przestaje mieć sens? Chodzi mi o to, że są w tym filmie sceny, które nie mają absolutnie żadnego sensu, jeżeli nie wiesz, że one są fanserwisem. Chociażby to, że film, i tutaj niewielki spoiler, tu traktować jako spoiler, film zaczyna się, kiedy Lotar jest w Ironforge, czyli stolicy państwa Krasnoludów, i jest tam tylko po to, żeby pokazać stolicę Państwa Krasnoludów, żeby gracze zobaczyli, wow, to jest moje ulubione miasto. I nie ma absolutnie żadnego wpływu na nic to, że on tam jest. I podobnie, podobnie później król z jakiegoś powodu nie jest w swoim zamku, tylko jest w karczmie w, w, w Lion's Pride w Goldshire po to, żeby gracze mogli zobaczyć na własne oczy karczmy Lion Sprite w Goldshire i żeby um, Legendary Pictures mogło wrzucić na YouTube a film, jak odtwarzali jeden do jednego najsłynniejszą karczmę w grze. I czy nie jest tak, że momentami ten serwis po prostu wiesz o co mi chodzi, że jest ważniejszy fanserwis niż, niż spójność filmu samego. Ale to jest bardzo śmieszne, bo ty pewnych rzeczy nie zauważasz. Na przykład um, lotar jest w tym Iron... jak to się nazywa? Iron Forge. Ironforge i pokazują mu mm, broń palną. Tak, ale oni mogliby ją pokazać mu gdziekolwiek, w, w, w zbrojowni, nie? Ale to nie o to chodzi. Ta broń palna potem odgrywa rolę w filmie. Ja to zwróciłam uwagę, że on patrzy na ten. Ja to widziałam w ogóle jako foreshadowing w ogóle. Mhm. Bo on patrzy na tę broń, ona się potem pojawia jeszcze w kilku scenach. Na końcu w tej bitwie to, że oni mogą strzelać, daje im jakikolwiek, jakąkolwiek przewagę. I dla mnie to na przykład też jakby mi się spodobało, znaczy ja wiedziałam dlaczego król jest w tej karczmie ale mi się to spodobało, dlatego że to jest bohater... właśnie to, to jest to o czym ja pisałam bohaterowie coś robią podczas kiedy dzieją się inne rzeczy i ten król w karczmie mi się podobał o tyle, że jakby on fajnie pokazywał perspektywę, że jak się zaczyna ta wojna, jak się zaczyna jakiś konflikt to jeszcze ludzie w tej stolicy i okolicach nie wiedzą o co chodzi, co tam się dzieje jakby nie ma jeszcze tego trybu, jestem królem w sali tronowej i czekam na raport. Tylko jestem królem w podróży z miejsca na miejsce i do, do, zaczynają dochodzić niepokojące informacje. E, więc jakby ja nie miałam takiego poczucia, że, że to jest taki czysty fanserwis i on zakłóca narrację. Wręcz przeciwnie, mi się to spodobało, że tam. Mm, że tam było dużo rzeczy, które jakby nie miały pozornie, nie, nie były ustawione po to, żeby fabuła jest na zasadzie główny bohater zaczyna w stolicy, gdzie do stolicy przychodzi w zbrojowni, gdzie przychodzi mu raport, a potem król je w sali tronowej, gdzie nasz bohater mu tłumaczy. To jest bardzo klasyczny sposób narracji. A to, że ten konflikt wpieprza się w takie trochę. Zwykłe życie, gdzie ktoś załatwia coś w jednym miejscu, odbiera nową broń, król jest gdzieś przejazdem, zatrzymał się w karczmie, to mi się akurat bardzo podobało, bo właśnie mm, było dla mnie jakby trochę innym sposobem poprowadzenia narracji. I oczywiście tam jest trochę rzeczy, typu, yy, dlaczego on go zamienił w owce, ale z drugiej strony to jest śmieszne, nawet jak nie znasz tego. Um, tego świata. Więc jakby dla mnie. Ja nie miałam takiego poczucia, że. Znaczy jakby to nie jest film idealny. On ja jest czasem taki trochę na zasadzie, zaliczyliśmy etap, Mój króla, przelećmy do, do czarnoksiężnika, zróbmy to i to. Ale nie mam takiego wrażenia, że gdybym to wszystko wiedziała, czy czego wszystkiego nie wiedziała, to byłby to film dużo gorszy albo dużo lepszy. Nie masz swoją drogą takiego wrażenia, że. I to chyba też jest związane trochę ze skrótami pewnymi, że wszyscy w tym filmie są albo bardzo racjonalni, albo wręcz tak racjonalni, że masz wrażenie, że wiedzą, że są w filmie. I tu mam na myśli powiedzmy Kadgara, który się włamuje do zbrojowni, i, i zaraz na początku filmu. I po chwili, jakby Lotar bez żadnego powodu i bez żadnego wyjaśnienia zabiera go do króla, dlatego że Katgar powiedział: Muszę coś powiedzieć królowi. Więc on uznał: No, jakby ma nad głową pytajnik, że jest pozytywnym bohaterem, więc zaufam, mówię, jakby wiesz, co mi chodzi. A mi się to strasznie podobało, bo ja mam dosyć Znam, wszyscy sobie natychmiast, jakby zaczynają ufać i uznają: OK, ty jesteś dobrą postacią, więc nie mam powodów, żebym ci, żebym na przykład nie zabierał cię do króla. Więc randomowy czarodziej jest, poznaje króla w ciągu pięciu minut. Runtime'u filmowego, bo. Ale to jest bo powody. Jakby ponownie coś, co ty uznajesz za minus, a ja uznajesz za plus, dlatego że większość filmów opiera się na zasadzie: musimy spędzić trochę czasu na tym, aż jeden bohater przekona drugiego, żeby zrobił coś, co i tak zrobi. I to przekonywanie, to zdobywanie zaufania ono się narracyjnie strasznie zgrało. Zwłaszcza, że paradoksalnie, tak, e, aż młody czarodziej. To jest taki typowy Sherlock Holmes. Zwróć uwagę, że on właściwie przez całą, od, od pierwszego swojego pojawienia się, cały czas trochę na uboczu akcji prowadzi własne śledztwo. I nikt mu tego śledztwa nie każe właściwie prowadzić, ale on je prowadzi, czyta, to, czyta, czyta książkę, robi notatki. On od samego początku widzi, jakby widzi więcej. I to jest fajne. To znaczy, to jest fajne w ogóle, że kołem zamachowym całej tej intrygi z punktu widzenia królestwa jest to, że jakiś, jakiś młody adept sztuk czarnoksiężkich zadał pytanie, którego nikt nie zadał, a może, a może te śmieci nie były przypadkowe. I to mi, się, to mi się bardzo spodobało, bo to jest dobry punkt wyjścia właściwie. Druga sprawa. Ja już sobie wyobrażam te sceny, w których ten młody czarnoksiężnik przekonuje Lotara, żeby mu zaufał i Lotar łaskawie decyduje, żeby mu zaufać, a potem oni muszą przekonać króla, żeby im zaufał, a potem Garona musi przekonać wszystkich, żeby jej zaufali. Te sceny są tak strasznie zgrane, że po prostu ja jako widz, który ogląda dosyć dużo, mam już troszeczkę ich dosyć. Inna sprawa jest taka, że co mi się podobało w tym filmie, może trochę dzięki temu zaufaniu, nie było czegoś takiego, takiego klasycznego, że jest jakiś bully, czy ludzie są do siebie negatywnie nastawieni. Wręcz przeciwnie, mi się właśnie podobało to, że król jest bardzo szlachetny, bardzo otwarty, jest królem czasów pokoju, bardzo nastawionym na mediację. On uosabia wszystkie te szlachetne królewskie cnoty. Lotar jest bohaterem, który, ja nie wiem, ludzie mówią, że on jest jednowymiarowy, ale mi się właśnie. Ja mam wrażenie, że on jest dużo, dużo miększy niż, niż ta, jego, e, ta, ta, ta jego powierzchowność wskazuje. I w sumie mi się podoba to, że, ludzie, że oni sobie ufają, bo kiedy to ufa, zaufanie zostaje zdradzone, wtedy boli ich bardziej. I ja wolę chyba ten układ niż to, że oni sobie nigdy do końca nie ufają. Dlatego, że ten układ, że oni sobie nigdy do końca nie ufają, to jest układ z grotą. Z, te, z tego nurtu fantazy. Ale powiem polega na tym, że to jest strasznie zgrane. I nie wykorzystywane w bardziej um, intelektualny sposób, tylko jako taki sposób prowadzenia postaci, i to też można źle ograć. I mam wrażenie, że to w ostatnich latach zostało już tak strasznie ograne, łącznie z filmami superbohaterskimi, gdzie Nie ufamy sobie, jest punktem wyjścia do prawie każdego filmu, że z przyjemnością zobaczyłam film, w którym po prostu mówisz: OK, jesteś czarnoksiężnikiem, właśnie byłem świadkiem czegoś dziwnego, co się wydarzyło. Wyglądasz na przerażonego, zabiorę cię do króla, bo to jest jedyna osoba, która może nam w tej sytuacji pomóc. Mhm. Y -y -y. e, dobra, e, ja chyba już nie mam więcej pytań, a przynajmniej nic więcej nie mam zan zanotowanego. Czy ty coś jeszcze chcesz powiedzieć, czy już zmierzamy ku końcowi? Że tak ja ja po prostu jestem strasznie obawiona tym, jak, e, jak e, kontrowersyjne jest lubienie tego filmu w taki sposób. Fajne, to znaczy ty, tobie się ten film podobał, a ty szukasz luk. Uh... Tak, ja, ja szukam luk i to jest właśnie takie coś, że ja szukam luk i nie mam kompletnie serca do szukania tych no luk. Właśnie... To znaczy jakby nastawiłem się na coś takiego, że ja prawdopodobnie obejrzałem ten film stwierdziłem wow, ale mi się podobało, ale to pewnie dlatego, że jestem fanem, więc automatycznie mój mózg zaczął szukać luk, żeby mieć jak najbardziej neutralne podejście do tego i żeby ten, to swoje fanostwo zostawić na chwilę na boku, więc ja ich tak szukam... I nie, nie, wiesz, nie czuję, że mi to przeszkadza kompletnie. Ja mam taką zasadę, według której oceniam filmy całe, całe moje życie. Pracując na tym, że jeśli film się kończy, a ja chcę myśleć i rozmawiać o tych bohaterach, to jest okej. Okay. I właśnie po zakończeniu Warcrafta, kiedy w ogóle odmówiłam wyjścia z kina, póki nie będzie Warcraft Środek, y, to doszłam do wniosku, że ja chcę myśleć o tych bohaterach. Ja y, o ich motywacjach, o tym, dlaczego to robię, z gotowa się bardzo kłócić, zresztą czego byłeś świadkiem. O to, jak, dlaczego bohaterowie zachowali się tak a nie inaczej, dlaczego były, zostali tak przedstawieni. I to jest taki właśnie film, być może jesteśmy jak bo to strasznie angażuje cię emocjonalnie, przynajmniej mnie. I, I dlatego wydaje mi się, że naprawdę warto, warto go zobaczyć, jeśli, jeśli nawet nie lubicie, czy nie znacie gry. Bo co, mam paradok takie paradoksalne wrażenie, że to jest film, który najlepiej chyba trafi do tych, którzy kochają gry. I do tych, którzy ich kompletnie nie znają. A do tych, którzy mają takie mieszane uczucia, są takimi casualowymi graczami, to ich to, co ty przebolejesz, bo to jest twoja ukochana postać, i ja przeboleję, bo nie mam pojęcia, co powinno być, może ich irytować. Tak się nad tym zastanawiam. Ale to może jest tylko taka. Mhm. No, nie mamy żadnych danych, więc trudno powiedzieć. Ja mam takie, takie jedno, jakby jeden wniosek z tego wszystkiego, że hmm, wydaje mi się, że to jest tak, że, że jeżeli zobaczycie yy, na. Na średnią, tą z recenzji, i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że ona głównie wynika z tego, że ten film jest mimo wszystko dość nietypowy i dość dziwny, bo jakby pokazuje. Stylistykę, która jest kompletnie przeszarżowana i jest jakby, jakby świadom tego, że pokazuje taką stylistykę, i ta stylistyka taka musi być. I to jest coś, co chyba źle brzmi w recenzjach, ale, ale to jest film, który jest tak bardzo inny, że trudno go przystawić do takiego klasycznego sposobu oceniania filmów. Ale jedną rzecz, którą mogę o nim na pewno powiedzieć, to jest to, że w przeciwieństwie do chyba większości filmów o, na, na, na motywach gier wideo, które do tej pory powstawały, jestem. Po, po, po wysłuchaniu wywiadów z twórcami i materiałów itd. tak, dalej, i tak dalej, jestem w zasadzie absolutnie przekonany do tego, że to jest film, który mimo swoich wad, to jest film, który powstał z, z takiej szczerej miłości do tego świata, do tej historii, do tej gry, do tego uniwersum, do książek, komiksów i co tam jeszcze jest w Warcraftie. Y i choćby dlatego wydaje mi się, że warto go wspierać. Nawet jeżeli to nie jest idealny film, jaki mógłby powstać w ramach uniwersum Warcraft'a, to wydaje mi się, że warto na niego iść A. Żeby zobaczyć coś, co jest bardzo nietypowe, B. Żeby dać pewne wsparcie twórcom, którzy jakby zrobili ten film z miłości i warto, żeby, żeby ludzie obejrzeli ten film, bo wtedy może zobaczymy Warcraft środek, a może nawet Warcraft koniec. I ja bym bardzo chciał zobaczyć, i myślę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy pójdą i też będą chcieli zobaczyć. Nawet jeżeli ta historia nie wydaje im się doskonałym filmem, to myślę, że ona jest na tyle ciekawa. Znaczy, powiem ci tak. Ja zadawał, zadawałem ludziom takie pytanie kontrolne. Czy ten film na tyle cię zaciekawił światem, że chcesz zobaczyć coś więcej? I nawet osoby, które były do tego filmu bardzo sceptycznie nastawione, nawet po obejrzeniu, mówiły, że no, jest tu dużo problemów. To w zasadzie wszyscy, jak jeden mąż, mówią, że A, ten film powinien być dłuższy. B, y, chcę więcej tego. Chcę zobaczyć, co się stanie dalej. Więc. Ja jako fan Warcrafta zachęcam was, żebyście poszli do kina, bo jeżeli pójdziecie do kina i kupicie bilety, to może kiedyś dowiemy się, co będzie dalej. Tak, i zdecydowanie, ja, że ja chcę wiedzieć, co będzie dalej, więc ja chcę, żebym zobaczyła, co będzie dalej. No i zdecydowanie to jest to, coś trochę innego. Właśnie w tym, w tym zalewie filmów, które są absolutnie identyczne, ten jest jednak inny i, i pod względem stylistyki, i pod względem prowadzenia historii warto pójść, żeby zobaczyć kino, które jest bardzo rozrywkowe i w sumie prawdopodobnie wśród całej kinematografii dość głupiutkie, ale inne. I to jest olbrzymia zaleta. Dobrze, więc dziękujemy Wam za wysłuchanie tego specjalnego odcinka naszego podcastu i do zobaczenia przy następnej być może specjalnej okazji. Tak. Zobaczymy. A jeśli nie, to do zobaczenia w czwartym sezonie naszego podcastu. Trzymajcie się. pa. pa.